Kochani, dzisiaj mam dla Was pewien dylemat projektowy dotyczący formularzy. Gdzie powinny znaleźć się etykiety przy polach w formularzu? Gdzie powinny zostać wyrównane? Jak przyspieszyć czas potrzebny na wypełnienie formularza oraz zredukować przeciążenie poznawcze? O tym w kilku punktach w tej krótkiej lekcji. Generalnie masz trzy główne opcje, właściwie jest jeszcze czwarta, którą podam na koniec, jeśli chodzi o wyrównanie etykiet. Pierwsza z nich to wyrównanie etykiet, czyli tego, tak, do lewej krawędzi strony, tak jak w tym wypadku, nie do pola formularza, a tutaj do lewej krawędzi. Kolejna opcja to wyrównanie do krawędzi formularza, można powiedzieć do prawej, tak, linię mamy tutaj, a nie tutaj jak poprzednio, tak. I kolejna bardzo popularna opcja, po prostu etykiety nad polem wprowadzania. I wróćmy sobie do pierwszego wyrównania, czyli do lewej krawędzi. Bardzo popularne wyrównanie. I za takim wyrównaniem mogą przemawiać badania mówiące o tym, że treści w internecie czytane są na wzór litery F. Zatem użytkownik zaczyna czytać stronę od lewej i idzie do prawej, tak? Tutaj. W taki sposób. Jednak w tym wypadku zwiększa się przeciążenie poznawcze, ponieważ wzrok użytkownika potrzebuje więcej czasu na przeskok z etykiety do pola formularza. Powstaje tutaj duża przestrzeń między elementami, tak? Wygląda, jakby te etykiety nie były przypisane do tych pól. Dotyczy to zwłaszcza etykiet, które są krótkie. Zobaczcie. Jaka duża przestrzeń tutaj powstała przez to, że mamy wyrównanie do lewej. Większa przestrzeń wydłuża tutaj wizualną interakcję z polem. Kolejny typ formularza, czyli wyrównanie do tutaj do prawej. Jest to drugie podejście, czyli jakby przybliżenie tych etykiet do pól formularza. Według badania, które Wam na końcu pokażę, taki układ zmniejsza o połowę czas potrzebny na zrozumienie danego pola. Ten układ znacznie zmniejsza przeciążenie poznawcze wymagane od użytkowników do wykonania zadania, czyli do wypełnienia pola. Jeśli więc zdecydujesz się na umieszczenie etykiet jakby z lewej strony formularza, a nie na przykład, tak jak w tym wypadku na górze, to wyrównaj te etykiety do pól. Po prostu przybliż je do prawej tutaj, tak? Właściwie do lewej krawędzi pola, ale do prawej tutaj wyrównanie. A nie tak jak było tutaj. Zwłaszcza jeśli posiadasz długi formularz, warto zastosować tą technikę. Jest to jakby obecnie najmniej stosowane wyrównanie, ale już widać, że duże firmy jak najbardziej korzystają z tego wyrównania. Nie wiem, czy jeszcze miałem gdzieś jakiś przykład. Chyba już nie. O, tutaj. Tutaj też jakaś porównywarka i również to wyrównanie, widzicie? Nie do lewej krawędzi, a tutaj do pól formularza zostały przybliżone etykiety. No i kolejny typ to również popularny, nad polem wprowadzania i jest to, można powiedzieć, też jeden z lepszych wyborów umieszczania etykiety. Okazuje się, że im bliżej etykiety znajdują się przy polach, tym szybciej użytkownicy mogą przejść do wykonania zadania, do wypełnienia pola wejściowego. Takie umieszczenie, czyli na górze, pozwala użytkownikowi objąć całość jednym ruchem oka, nie musi przeskakiwać z etykiety do pola, jak to miało miejsce przy pierwszym wyrównaniu tutaj. I takie umieszczenie etykiety na górze skutkuje nawet poprawą czasu zrozumienia formularza o 10 razy względem wyrównania do lewej, tak jak tu. Tak więc jeśli masz dylemat, czy umieszczać na górze, czy też wyrównywać do lewej, no to jak najbardziej wygrywa góra. Na drugim miejscu jest wyrównanie do krawędzi pól formularza. Więc jeśli zależy Ci na szybkości, w jakiej użytkownicy rozumieją formularz, to wybierz etykiety nad polem lub też etykiety wyrównane tutaj do pola formularza. No i ostatni typ, o którym nie mówiłem, to połączenie, można powiedzieć, tutaj wyrównania górnego, etykiet u góry. Zobaczcie, co się stanie. O właśnie, czyli jakby nie ma etykiet, etykiety są wpisane wewnątrz pola, ale nie znikają. To jest bardzo ważne, żeby etykiety nie znikały, gdy użytkownik zacznie wpisywać jakieś dane, tylko widzicie, co się stanie. To jest również poprawne rozwiązanie, ale warunek jest jeden, by etykiety nie znikały, tylko działały właśnie w postaci tutaj przenoszenia na górę, tak? No i tutaj mamy to badanie, bardzo fajny artykuł. Możecie sobie to wszystko tutaj prześledzić. Dodam Wam link do komentarza. I to tyle, jeśli chodzi o taki mały dylemat projektowy.